Dzień dobry, witajcie w środę 13 października. Po raz pierwszy nagrywam rozważanie z kościoła w Białej. Jest wieczorna pora. Wiem, że u was jest poranek, ale celowo przyszedłem tutaj do kościoła, żeby właśnie przeczytać te dwa dzisiejsze słowa, fragmenty biblijne i kilka słów o nich powiedzieć. Dlaczego? To się za chwilę okaże, zatem posłuchajcie. Zawołał Pan Samuelu, a on odrzekł: oto jestem. Rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą. Dlatego tutaj jestem nocą w kościele, bo te dwa fragmenty właśnie łączy taka nocna pora, taki nocny czas. W tych dwóch przypadkach, w przypadku Samuela i w przypadku Pawła, właśnie Bóg powiedział coś w nocy. Powiedział coś wtedy, gdy oni w zasadzie już nic poza snem i odpoczynkiem nie potrafili zrobić. Wtedy przyszedł, przekazał im konkretne słowa, które oznaczały dla nich coś ważnego w tamtym konkretnym momencie. Pierwszy z nich Samuel, który od najmłodszych lat służył w świątyni, wychowywany był przez kapłana Heliego. Drugi Paweł, który przebywał w Koryncie i po takim ciężkim dniu głoszenia Ewangelii i nieprzyjmowania jej przez Żydów, pełen zmęczenia i takiego znużenia, położył się spać i doświadczył właśnie takich wyraźnych słów Bożych w swoim takim nocnym widzeniu. I tak myślę sobie, co te fragmenty znaczą dla nas, co one mogą mieć do mojego i Twojego życia. I chyba można wyrazić to w takich dwóch punktach. Po pierwsze, mamy dzisiaj taki dowód tego, że Bóg działa wtedy, kiedy my nie możemy, kiedy my nie mamy sił, kiedy jesteśmy zmęczeni, powiemy nawet bezsilni i kiedy nie spodziewamy się tego, Bóg odpowiada nasze modlitwy, Bóg realizuje jakiś swój plan, powołuje, nie wiem, kładzie nam coś konkretnego na sercu i myślach, coś ważnego, takiego pewnego, czyli Bóg działa w naszych słabościach. W zasadzie to nic poza snem i odpoczynkiem wydaje się, że w nocy nas już nie może spotkać, a okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo właśnie wtedy Bóg coś może do nas powiedzieć. I po drugie, to skłania nas dzisiejszego poranka do tego, żeby znów na nowo pomodlić się taką modlitwą piękną chrześcijańską, która również wspomina o Samuelu, a brzmi ona w ten sposób. O ucho Samuela proszę o niezmierzone. O ucho otwarte proszę i wołam. Niech słuch mój będzie wyczulony, niech Twe słowa usłyszeć zdołam. Jak Samuel chce odpowiedzieć na wezwanie i być na Twoje zawołanie. Panie Boże, prosimy Cię, abyś Ty do nas mówił. Prosimy Cię, abyś Ty do nas przychodził i swoim Duchem Świętym przekonywał nas, kładł nam konkretne myśli, konkretne pragnienia na serca, byś nas prowadził, byśmy mogli doznać takiego Twojego głosu właśnie. Takiego jak Samuel, takiego jak Paweł. Prosimy, używaj nas, prowadź i daj nam to ucho Samuela. Wrażliwe, wyczulone na Twój głos, na Twoją miłość. Powierzamy się w Twoje ręce i powierzamy ten dzień, jaki jest przed nami. W Twoje ojcowskie dłonie pełne ochrony i miłości. O to wszystko prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.